Nowa fala, nowe dragi. Robię dymy jak Antari. Nie mogę tego tak zostawić. Gdybym nie palił tyle, to bym miał Ferrari. Gdybym nie palił tyle, to bym miał zegarki. Siemanko, z tej strony Sebol. Dzisiaj testujemy sobie te oto cztery słoiki. Kuchnia Staropolska, tak się firma nazywa. I to są duże słoiki, a dlatego mówię, że duże, bo za 4 zł każdy słoik, gdzie dostajemy tyle żarcia, no to chyba może być dobrze. Próbujemy na razie fasolkę po bretońsku, to wam pokażę. Tak ona wygląda. Jest po prostu fasolka i kiełbasa. Co tu dużo mówić? To zabierzemy na razie i stestujemy fasolkę po bretońsku. Fajna. Nie jest taka... Minimalnie ma taki smak mdły. Ale to minimalnie, ale tak się fajnie rozpływa w ustach. Taki fajny smak ma fasoli. Jak tu oddzielić tą kiełbasę? Spróbujmy kiełbasę. Kiełbasa to do niskich lotów jest. Jakoś, nie, to jakiś tak miękka ta kiełbasa, tak jakby ktoś jakąś papkę zrobił z kiełbasy. Tak się, nie trzeba nadgryźć, ale niedobra jest. Nie. To kiełbasa trochę niedobra jest, ale ogólnie fasolka świetna. Bez kiełbasy dałbym... No nawet 9 za tą fasolkę. Bo brakuje mu przypraw. Mi się wydaje, że jakby ją doprawił, o, sol i trochę pieprzu, to mnie się wydaje, że wtedy może by lepsza ocena była. Zobaczymy zaraz, czekajcie. A nie, to tak się robi, przepraszam. Tak strzelam, zobaczymy. Że to może poprawić jej smak. Oczywiście. Bardziej słona jest, bardziej... No czuć w ogóle przyprawę. No teraz bym dał nawet... Pokusiłbym się o stwierdzenie nawet, że dychę. Była sama w sobie przyprawiona. No tak to daje... 8,5. Bo za kiełbasę muszę odnieść trochę. Nie mogę dać 9, bo... Znaczy nie no. Nie mogę dać 10, no bo nie jest przyprawione samo w sobie. Trzeba przyprawiać. A ja testuję produkt, taki był gotowy. Mdły trochę był. Czyli odejmuję jeden, no i za kiełbasę, no to tak może 8. Dobra, 8,5. Pół dam za to, że nie przyprawione. No bo to po to jest to, żeby można samemu przyprawić. Może nie chcą właśnie, żeby ktoś się przyprawiał, bo po co? A jak sos w ogóle? O, tu jest dobry. Takie słodziutkie, ale ja takie niektóre lubię, takie słodsze. Teraz mamy pulpety. Nie wiem ile ich było, zapomniałam, ale chyba z 5. Po 6. Raz. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, 6, no. 6 pulpetów. Zobaczymy jak sos smakuje. Mniej słodszy. I taki. Ten jest ciemniejszy, sos, ten trochę jaśniejszy troszeczkę. Ten ciemniejszy. Te też ciemne, ten jaśniejszy trochę. Ale spróbujemy jak ten pulpet smakuje. Nie wiem, nie będę go pokazywał na talerzu, mam tylko przekroję. Mięso jest normalny pulpet, zobaczymy jak smakuje.
Wiecie, jak pompel wygląda? Okrągłe mięso jakieś. A jak smakuje? Dobrze zrobione mięso. Mięciutkie. Sorry. Nic nie odrzuca. No, rozpływa się w ustach. Fajne. No to jest fajne mięso, naprawdę. No, no. To jest dobre jedzenie. To bym zjadł za 4 zł. Minimalnie ten sos jest trochę inny niż ten. Albo mi się tak, nie wiem, albo mi się tak trochę, jak podgrzewałem wszystkie, to może tak się zrobił, bo jest troszkę bardziej, ten tu jest słodszy bardziej, tu jest taki bardziej ciemniejszy smak, czyli taki, chodzi mi o to, że taki bardziej wpadający w gorzkawy taki, w tym stylu. To jest dobre, to jest... To jest 10. Bo tam mi smakuje. Ja się nad tymi gołąbkami zastanawiam. Poczekajcie. To były co? Pulpety. Tak. Teraz zobaczmy. To odstawmy to wszystko w ogóle. Nie, dobra, zostawmy to tutaj, bo nie mamy jak. Teraz zobaczmy gołąbki. Tam jest mięsa pewnie bardzo mało. A może jest dużo? Nawet. Poczekajmy, zobaczymy. Nie mówmy nie, spróbujmy samą kapustę na razie, jak smakuje. Przy ręką trudno będę jadł, nie patrzcie na to. Ciekawa kapusta. Inna niż się robi, ja czuję inną w ogóle zupełnie niż moja mama robi. Wiadomo, że moja mama robi lepszą, ale... Mam być ciekawa, taka kwaskowa trochę. To jest ten sos. Lekko kwaskowata taka, ale trochę słodka jest. To nawet nie jest taki na minus dla mnie, bo ja nie dam tak dużo słodyczy. W sensie chodzi mi, bo tam chipsy nieraz zjem, ale chodzi mi o czekolady, czy prawie wcale nie jadą takich rzeczy jak czekolady, batoniki. Ostatnio chyba w pracy jednego batonika zjadłem. Nie pamiętam kiedy. Zobaczymy te mięso, jak smakuje. No i to jest dobry gołąbek gotowy. Nie jadłem jeszcze z innych firm, bo sam wiem, że są pudliszki gołąbki w słoiku. Wiem, że pudliszki, jeszcze jakaś firma jest, Mit coś tam. Takie mały słoik, to nie wiem, tam Leczo jest, wiem. On chyba 3 zł kosztuje. Ale na razie z tych gołąbków, jeszcze nie jadłem innych, to też nie wiem, czy to jest najlepszy. Ale na razie, jak jeszcze wezmę z kapustą to, te mięso. Bomba. Najlepsze. To też dycha. Tamte się rozpływały w ustach te pulpety. I były świetne mięso, takie mięciutkie. To też jest genialne. Mięso się rozpływa w ustach. Kapusta jest bardzo miękka też, fajna. Nie jest jakaś taka, że tak chrupie, czy jakoś tak. Dobrze ugotowana jest. To chciałem powiedzieć. Tam tu są 3 gołąbki chyba, czy nie? 4 albo 3. Cholera, zapomniałem. Raz, dwa, chyba 3. 3 takie większe. Ale to są genialne gołąbki. Jeżeli jestem brudny, ale chyba nie jestem, bo nie widzę, to się potem umyję. No i zostało mi klopsiki. Wszystko na razie jest dobre. Fasolka 8,5, 10,10. Bo wiecie, ja daję 10 oceny, bo ktoś powie, czemu 10. 10 przecież to mogą u mamy
Twoje mamy mogą na 10 być ocenione. Tak. Tylko, że poczekajcie. Tylko, że ja to oceniam w skali 10 jako słoikowe. Czyli wiadomo, że mojej mamy na przykład byłaby ocena, nie wiem, na przykład 11, 2, nie, 11 też nie, więcej. No przykładowo mojej mamy byłaby na przykład ocena, nie wiem, 15, to ja to daję w klasyfikacji słoikowej. Jeszcze klopsiki zostały, tak? To są... Nie, tam są klopsy, poczekaj. Pomyliłem. Tu są klopsy, przepraszam. Sos? Taki sam jak tamte. Ten jest bardziej taki... Taki przyklejony, a ten słodszy, czekaj. Ten słodszy, ten nie. Zobaczymy te klopsy jak smakują. To się mogę różnić od pulpetu, bo ja nigdy nie wiedziałem. No macie klopsy wieprzowo-drobiowe, pulpety wieprzowo-drobiowe. Czym to się różni? Jeszcze zastanawiałem się. No zobaczcie. Klopsa, pulpet. No to jest okrągłe, to jest... Dla mnie to jest bardzo podobne. Ja nie wiem, czym to się różni. Smakuje identycznie. Też się rozpływa w ustach mięso. Jak na słoikowe, to bardzo dobre mięso. Bo ja uważam, że te słoikowe rzeczy to są sztuczne i niedobre. To tu ktoś się, nie ma, albo ktoś się robił to naprawdę tak z naturalnych składników, bo tutaj w niektórych, nie w każdym, na przykład w fasolce i w gołąbkach pisze tak. Macie gołąbki, to pisze nowa receptura, naturalny smak. No i tam się zgodzę, fajny. Tak, tu też jest dobry. Nie mam się do czego przyczepić, nie mam. Też mięso się rozpływa w ustach. Bardzo miękki jest. Genialne to jest też. Dobra. To też mogę dać 10. To wszystko jest dobre. Jak za 4 zł, naprawdę. To tylko gorzej, bo ta kiełbasa jest taka. Chociaż to nie wiem, czy komuś to przeszkadza, że jest taka papka jakaś w ogóle. No ale to dychę, bo jest mięso dobre i sos ok. Oczywiście dla mnie, bo komuś może to nie smakować, powiesz, to główne jest, ale dla mnie tak, to dychę. No i gołąbki świetne też dychę. Mnie smakują. A to o to w tym chodzi właśnie, żeby smakowało. Nie to chodzi. Ktoś może powiedzieć, że to nie jest naturalne, to przecież naturalne składniki, ale ktoś może tak powiedzieć, no ale z drugiej strony to ma smakować. I mnie to smakuje. Fasolka najmniej. Znaczy takie kiełbasa z fasolki. U mnie fasolka też jest na dychę dać. Tylko żeby bardziej była przyprawiona trochę. Chodzi mi o smak fasoli, nie chodzi mi o ten, bo tutaj też nie przyprawiałem tych, bo one nie trzeba ich, bo one w środku mają smak. A tu fasola nie ma jakiejś przyprawy w sobie, sama fasola jak się wyjmie. Nie. Nie sos, tylko na przykład to, jedna taka fasola. Teraz świetnie smakuje. Jakby to wszystko przyprawił, to by było pewnie jeszcze lepsze. No ale nie przesadzajmy już. Jakby na przykład gołąbka przyprawił. Kapustę samą przyprawił, poczekajcie. I zobaczmy. No. Wtedy to już w ogóle. Smak ma inny. Ja przyprawił, to by jeszcze 11 nawet była taka ocena. Ale uczciwie. Pulpety, klopsy, gołąbki. 10 to 8,5. Albo nie, zróbmy tak, to 9. Dlatego, że... Bo to, że nie przyprawiony jest, to znaczy, że nie chcieli po prostu dawać, żeby ktoś sam se przyprawi. To nie muszę odejmować punktu, bo tu też można było przyprawić, byłoby lepsze. No to 10 to 9 będzie. Na tą kiełbasę tylko taką, bo jakby lepsza była, to by też była dych. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!